Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Kania, portal Branża Fitness. Znajdujemy się w Expo 21 podczas drugiego dnia targów FIWE w Warszawie. Ze mną Karol Borowski z firmy Pure Power. Karol prowadzi swoją firmę w Holandii. Powiedz, Karol, tak naprawdę jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się 3 lata temu. Zaczęliśmy tak naprawdę od zera. Nie było łatwo, wiadomo, za granicą nie jest dla Polaka łatwo, który nie zna języka ojczystego, nie znał tak naprawdę języka też angielskiego, bo w Holandii też nauczyłem się języka angielskiego. Teraz możemy się pochwalić 3 sklepami stacjonarnymi oraz sklepem internetowym. No i po 3 latach jesteśmy w Polsce. No i czas na Polskę. Super. Powiedz mi, jaka jest w takim razie strategia promocji tutaj w Polsce? Oprócz tego, że jesteście na targach FIWE. No tak, już pierwszy akcent mieliśmy na zawodach PCA. Tam zaczęliśmy swoją promocję. Od dnia tego mamy też sklep internetowy. Druga promocja to już tak poważne, to są właśnie targi dzisiejsze, targi FIWE. I kolejna poważna impreza to są zawody ESP. Jeszcze warto dodać, że mimo tego, że jesteśmy krótko na rynku polskim, nawiązaliśmy już współpracę z Seven Nutrition, czyli producentem odżywek, z siecią sklepów triceps.pl. Karol, jak sam widzisz, podczas targów FIWE bardzo dużo wystawców to marki odzieżowe. Jak ty do tego podchodzisz? Czy boisz się konkurencji? Nie boję się konkurencji. Uważam, że zdrowa konkurencja zawsze jest dobra. To motywuje do działania. Widzę, że jest bardzo dużo marek. Mają przeróżne stoiska, przeróżne wzory. My stawiamy po prostu, mamy inne priorytety niż większość marek i dlatego chcemy to pokazać i wracając właśnie do tej konkurencji, nas to motywuje, żeby właśnie to pokazać. Powiedziałeś, że nie boisz się konkurencji. W takim razie, czym się wyróżnia wasza marka? Mamy inne podejście niż inne marki. Zresztą ci ludzie, którzy przychodzą teraz nawet na nasze stoisko, widzą, że może nie mamy największego stoiska, ale mamy takie zamieszanie. Po prostu mamy mistrza kickboxingu, Kamila Jenela, mamy też największego Polaka w Holandii, który wygrywa praktycznie wszystkie zawody. Jutro, czyli w niedzielę, mamy 4 chłopaków ze street workoutu, w tym wicemistrza Polski. Także stawiamy na show, tak żeby pokazać, że tak naprawdę ubrania wtedy są jakby drugoplanowe. My generalnie fajnie się przy tym bawimy, pokazujemy ludziom, że to nie jest tylko biznes dla nas. A jeśli chodzi o tym, czym się wyróżniają stricte ubrania, no to wystarczy wziąć do ręki nasze ubrania, poćwiczyć. Mamy, przykładam, koszulki termoaktywne, które testują sportowcy, tacy kulturyści, fajterzy, piłkarze. Koszulki są oddychające, są antyodorowe, czyli nie wydzielają zapachu, jeśli nawet treningi są długie. Wystarczy to przetestować, tak? No nie mogę tak, nie chciałbym w ten sposób reklamować. Chciałbym, żeby ktoś sam się przekonał na własnej skórze. Dodam taki tylko może news, że nasze akcesoria, czyli opaski, które też robimy na łokcie, czyli na siłownię, testuje Radek Słodkiewicz i nawet... Wiele marek, nie tylko odzieżowych, przyjechało tutaj z ambasadorami, którzy ich promują. Również wy macie na swoim stoisku osoby pomagające, promujące waszą markę stricte. Ale czy macie takiego ambasadora, który już współpracuje z wami długofalowo w promowaniu właśnie waszej marki? Tak. Promuje nas zawsze Kamil Jenel. Kamila Jenela poznałem w Holandii. W zasadzie to tak naprawdę początek jest historii Pure Power, bo kiedy otworzyłem markę, poznałem Kamila, a Kamil zaczynał kickboxing zawodowy w Holandii. I tak poznałem Kamila, tak nawiązałem się współpracę. Kamil zjechał do Polski, z powodzeniem walczy w Polsce, tak jak mówiłem, w Federacji DSF. No my z powodzeniem prowadzimy działalność w Holandii i przyjeżdżając do Polski, no mamy Kamila Jenela. Kamil Jenel nas reprezentuje. Mamy też chłopaków ze street workoutu, którzy właśnie będą też jutro na stoisku.
i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o Polskę. Okej, a nie zamierzacie właśnie podjąć współpracy z jakimiś nowymi ambasadorami? Zamierzamy, tylko po prostu mamy inne podejście. Nie szukamy tak naprawdę dużej ilości ambasadorów, raczej liczymy jakość, nie ilość. Także nie interesuje nas za bardzo wielkość Instagrama czy fanpage'a. Interesuje nas interakcja z ludźmi, co ta osoba dana reprezentuje, czy reprezentuje coś więcej niż tylko trzy czynności w ciągu dnia i powtarzanie tego na Instastory. Także jak najbardziej poszukujemy tylko kreatywnych ludzi. Odbieram trochę waszą markę jako markę, która właśnie dba o nawiązanie tych relacji z klientem, długofalowych relacji tak naprawdę. Czy taki jest wasz koncept na działalność firmy? Tak, dokładnie. Mamy właśnie, tak jak wspomniałem, Kamila Janela, z którym współpracuję już ładnych kilka lat. Mamy też Pawła Wodyka, z którym współpracujemy w Holandii też już kilka lat. Zależy nam na długofalowych relacjach. Także nie podchodzimy do tego stricte biznesowo. Dlatego właśnie mamy takie relacje, a nie inne. I tego generalnie szukamy, tego się trzymamy i tak pozostanie to. Może to jest właśnie ta świeżość prowadzenia biznesu w Holandii, inne podejście tak naprawdę biznesowe do kontaktu z klientem? Być może. Szukamy, tak jak szukamy zawsze, jesteśmy wymagający co do odzieży, szukamy różnych producentów, także produkujemy odzieży w różnych krajach, tak samo szukamy różnych jakichś promocji z różnych branż, czyli bierzemy przykład tak naprawdę z najlepszych i po prostu chcemy to przerzucić teraz wszystko, naszą wiedzę teraz na Polskę i widzę po dzisiejszym dniu, że fajnie to wyszło. A to dopiero pierwszy dzień targów, pomijając tego ten dzień biznesowy. Mam nadzieję, że pojawienie się na portalu Branża Fitness również przyczyni się przede wszystkim do wypromowania marki, do tego, że osoby was po prostu poznają i zobaczą, jakimi fajnymi jesteście ludźmi i jakie fajne produkty oferujecie. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze tylko dodam, że Branża Fitness znalazł nasz marketingowiec, który zadzwonił do mnie i powiedział, że warto się tu zareklamować, bo portal jest konkretny, to jest reklama ode mnie. Także jesteśmy zadowoleni na pewno i mam nadzieję, że współpraca się rozwinie. Ja również. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.